Panie, jakże wielu jest tych, którzy mnie trapią, jak wielu przeciw mnie powstaje. Wielu jest tych, co mówią o mnie, nie ma dla niego zbawienia w Bogu. A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę podnosisz. Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swojej góry. Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje. Wcale się nie lękam tysięcy ludu, choć przeciw mnie dokoła się ustawiają. Powstań, o Panie, ocal mnie, mój Boże, bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników. Od Pana pochodzi zbawienie, błogosławieństwo Twoje nad narodem Twoim. Psalmista zabiera głos w imieniu kogoś, kto przechodzi drogę ogromnego cierpienia i samotności. Wielu przeciw mnie powstaje, tysięczny lud przeciwko mnie. To człowiek, który niesie cierpienia wielu, tych atakowanych ze wszystkich stron przez siły zła. Reprezentuje nas wszystkich, nasze cierpienie, zmaganie z chorobą, z nienawiścią, z niesprawiedliwością, z odrzuceniem i z bezsilnością. Kto nim jest? Chrystus, który na krzyżu niesie wszystkie nasze grzechy. W Nim niczego się nie lękam, bo jest ze mną. On moim zbawieniem i przeznaczeniem.